Cześć kochani, witajcie, witajcie. Czekajcie sobie, tylko jeszcze ustawię statyw i już przechodzimy. Nie było czytania na pełnię, moi drodzy. Byłam chora, jak słyszycie, już jest wszystko ok. Wyzdrowiałam, naturalne sposoby, najlepsze oczywiście. Dziękuję za wszystkie życzonka powrotu do zdrowia, bo to też bardzo dużo daje, jak wysyłacie taką pozytywną energię. No i już jestem cała zdrowa, szczęśliwa. Także kochani, to co zaległem, będę rozkładać teraz karty do 16 października, czyli do Nowiu w Wadze. Szybciutko zrobimy sobie taki rozkładzik i zaczynamy od baranka, ponieważ pełnia była, moi drodzy, w baranku. Także od zodiakalnych baranków będziemy zaczynali. Już zabieram się za tenże rozkład. Zobaczmy zodiakalne barany. Cóż za energie do Was idą do Nowiu w Wadze, czyli do 16 października. Co tutaj jeszcze do 16 października się wydarzy, na co zwrócić uwagę? Zobaczmy. Baranki drogie. Dobrze, jedna energia sama nam się ukazała. Nam coś kielichowego mi się przewinęło też przez chwilę. Zobaczmy, co mamy tutaj. No właśnie, sprawy mocno uczuciowe, powiem Wam szczerze, król kielichów na horyzoncie, czyli mamy aspekt bezwarunkowej miłości lub faktycznie mężczyzna darzący, raczej mężczyzna król kielichów, może być po znaku skorpiona, darzący prawdziwym uczuciem, tak? Prawdziwym, bezwarunkowym, pięknym, ale może być aspekt Waszej własnej bezwarunkowej miłości. Do siebie, do ludzi, do otoczenia, do zwierząt, do natury, a być może prawdziwe uczucie do człowieka, tak? Król kielichów. No słuchajcie, piękny nowy etap, więc może być piękny etap miłosny, baranki drogie. Bardzo silne uczucie tutaj macie. Pojawia się zodiakalny skorpion, zodiakalny lew. Okej, ale wieża, silna transformacja wnętrza, kochani, może być. Niekoniecznie łatwa i przyjemna, bo tu jest dziewiątka mieczy, więc nie wszystko jest takie kolorowe. Zobaczmy, czego ten aspekt bezwarunkowej miłości tutaj dotyczy. Sprawdźmy sobie, kochane baranki, czego aspekt bezwarunkowej miłości dotyczy u Was do 16 października. No co tutaj zwrócić uwagę. Aspekt bezwarunkowej miłości u zodiakalnych baranków oraz osób utożsamiających się z baranią energią. Miłość własna, kochani, dokładnie. Transformacja duży, tutaj ta dziewiątka mieczy w tle. Wieża, która musi upaść, stare struktury muszą runąć. Także tutaj transformacja wnętrza, silnie energie transformacyjne z okazji Waszej pełni. Nowy etap, który wcale nie jest łatwy i przyjemny. Tak? Więc tutaj to źródło cierpienia prowadzi Was ku najwyższemu uczuciu, tak? Do miłości własnej. Być może tego na dzień dzisiejszy brakuje. Mówię, jest skorpion, jest lew, gdyby coś Wam to mówiło. Jest nowy lew na horyzoncie, nowe silne uczucie. Ale tutaj pamiętajmy, że zaczynamy od siebie. I jaka stara struktura musi przede wszystkim runąć? Pesymistycznego myślenia. Ok, więc sporo baranków jednak jest podłamanych. Jest tutaj źródło platonicznej też miłości, takiej iluzorycznej, którą budujemy na jakichś fałszywych ideałach, wyobrażeniach, tak? Fantazjach. Mamy siódemkę kielichów w tle. Dużo Waszych marzeń, które być może od dłuższego czasu się nie spełniają. Ale siódemka kielichów to też gdzieś siła kreacji,
która ma szansę się zamanifestować zawsze przy magu, tak? O ile silnie połączycie się z duchowym źródłem. Bo siódemka kielichów jest bardzo słudna według mnie. To są takie plany, marzenia, które bardzo się rozmywają i są tylko i wyłącznie na etapie fantazji. A tu chodzi o to, żeby tą trudną energię, bo tu macie też, to są takie, mówię, złudne marzenia, a rzeczywistość odbiega wasza właśnie znacznie od tych wyobrażeń. I tam chyba piątka kielichów mi się właśnie przewinęła, a to jest karta brama, gdzie możemy w końcu zacząć marzyć i zacząć manifestować, wykorzystując siłę podświadomości, ale do tego faktycznie trzeba połączyć się ze źródłem prawdziwej miłości, duchowego źródła. To mamy, kochani, w kartach. Zwracajcie uwagę na swoje sny, uczcie się wizualizacji, uczcie się afirmacji. Na razie w samotności, bo tutaj mam informację, że stare ideały, fałszywe ideały wasze muszą runąć, tak żeby odróżnić to, co pochodzi z głębi waszej duszy, a co jest tylko jakimś iluzorycznym właśnie podszeptem umysłu, tak? Ostatnio baranki mogliście być troszeczkę pozamykane w sobie, uciekające gdzieś przed życiem. Tu jest sporo tendencji masochistycznej na pewno przy tej dziewiątce mieczy w tle. Jest tu gdzieś konfrontacja zetknięcia się z prawdą, konieczności przewartościowania swojego życia, tak? Być może swojego związku, zwłaszcza jeśli macie skorpiona lub lwa, a być może swojej kariery. To jest czytanie ogólne, więc różnie tutaj możecie sobie dopasować. A być może mogła być jakaś ważna strata na przestrzeni ostatnich miesięcy, tak? No raczej miesiącu, chodzi o miesiąc poprzedni, wrzesień, ponieważ pełnia to jest to, co notabene zbieramy, tak? Tutaj jednak robię czytanie jeszcze z okazji pełni. Kochani, wchodzicie w jakiś nowy etap, który wieje troszeczkę taką pustką, nie? Bo tu jest to 5 denarów. Ale jest jakaś silna podstawa, struktura, bramę energetyczną, dzięki której faktycznie, bo na razie jest ciężko z tą dziewiątką mieczy, ale faktycznie do 16 października w nowy energetyczny początek można tutaj wejść. Są dla Was nowe możliwości. Jest dla Was silnie zaznaczony czas działania z odwagą, ponieważ moc, siła, mag, to są energie ogniste Waszego żywiołu. Przede wszystkim bardzo odważne. Ale wiąże się też, kochani, to z asertywnością, właśnie z siłą woli, z zaznaczeniem mocnego poczucia własnej wartości i pewności siebie, z podjęciem inicjatywy, podjęciem ryzyka. Tu już trzeba troszeczkę tej złudnej siódemki kielichów opartej na fantazji, marzeniach. Tego trzeba się już pozbyć, tak? Aby zaznaczyć takie nie tyle co twarde ja, bo to nie o to chodzi, żeby budować jakąś strukturę na ego, tylko właśnie, żeby tego ego się pozbyć i zaznaczyć mocno króla kielichów, czyli poczucie, moim zdaniem, własnej wartości, a także duchowej siły. Tak? Być może na przestrzeni tych 2 tygodni konfrontacja do końca z tym, co przykre, co pesymistyczne, co powodowało zniszczenia, co powodowało Waszą taką wrodzoną nadaktywność, takie dogłębne spojrzenie w siebie, skąd to się bierze we mnie, tak? Skąd jest we mnie rządza władzy, brutalność, być może jakieś problemy seksualne tutaj były na przestrzeni ostatnich tygodni, tak? Jakaś oziębłość, która być może miała ujście w zbytnim pracoholizmu, właśnie nadaktywności. No bo as buław to jest zawsze gdzieś tam brak siły witalnej. Jeżeli odczuwacie ostatnio brak siły witalnej, problemem tutaj jest brak wglądu w Wasze wnętrze i potrzeby duchowe. To mocno tutaj jest zaznaczone, bo tak mi się pokazuje, jakby ten świat zewnętrzny mocno był przeciwko Wam. Dlatego tu już warto skupić się w przestrzeni tych 2 tygodni bardzo mocno do wnętrza przy tym królu kielichów. Dziękuję Wam serdecznie, baranki, i przechodzimy do byczków. Byczki zodiakalne, wszyscy utożsamiający się z energią byka do 16 października. Zrymowało się. Dobrze, zobaczmy byczki, co
dla Was. Spójrzmy, cóż tu bączki za energię, to szukam z tego października. Asik Buław, nowa inicjatywa. Duchowa również może być. Może być również wgląd do wnętrza, jak najbardziej, ze znaków zodiaku rak ryby. Eremita też się pojawia, więc poniekąd będzie podobny na pewno bardzo przekaz do barana. Więc jeżeli macie coś też z baranka, to tutaj się również odnajdziecie. Ale silnie przekaz miłosny, kochani. Może być nowa miłość też jak najbardziej, ze znakami zodiaku ryby, bądź rak, bądź, kochani, panna zodiakalna, tak? Albo takie oddziaływania. Ale z jakiegoś powodu jest niespełnienie. Myślę, że też przewartościowanie własnego wnętrza bardzo mocno. Dobrze. Zapytajmy, czym związana jest nowa, buławiana tutaj inicjatywa do 16 października? Z czym ta nowa inicjatywa u Was, byki, jest związana? Zobaczmy, z czym ta inicjatywa się wiąże. Ze szczęściem rodzinnym. Ze spełnieniem w małżeństwie, w rodzinie. W bezpieczeństwie emocjonalnym, zwłaszcza jeżeli macie w rodzinie kogoś spod znaku ryby, panna, rak. Z zaufaniem do siebie, do swoich odczuć, bo tu również może być z tym problem, tak? Spełnienie marzeń i również kontakt ze źródłem, ze wszechświatem, czyli poniekąd to, co mówiłam barankom. Mamy duchową arcykapłankę, która nawołuje was do przebudzenia się do życia wewnętrznego, tak? Zbilansowania tego, co podobne bardzo do baranów, zbilansowania tego, co dzieje się na zewnątrz, żeby jednak zwrócić się ku wnętrzu. Tak? Słuchajcie, te zodiakalne ryby, rak, silna potrzeba wybaczenia tym osobom, albo te osoby muszą Wam wybaczyć, tak? Opisane tutaj duchową, uduchowioną energią arcykapłanki, empatyczną, dobrotliwą raczej, odczuwam, być może nie zawsze okazującą, tak? I to nie jest osoba wylewna, ale uczucie ze strony tej osoby jak najbardziej jest, może się wymieniać też, kochani, równie dobrze. We wnętrzu być może to jest Wasza dobroć wewnętrzna, którą niekoniecznie też ukazujecie. Ale no tutaj silniej mi się zaznacza trygon wodny, tak? Ryby, rak, no być może skorpion. I podłoże mocno duchowe, bardzo mocno duchowe. Uzdrowienie duchowe, mocno, kochani, u Was zaznaczone. Tutaj te 9 kielichów jednak się odwraca, czyli jest jakaś nowa inicjatywa, chęć wejścia, ale jednak tego spełnienia wewnętrznego nie ma, tak? Widać tę zodiakalną pannę lub po prostu widać Waszą potrzebę właśnie pobycia przez te 2 tygodnie troszeczkę samemu. Być może tutaj trygon wodny jest dla Was na tyle ważny, bądź jakaś zodiakalna panna z mocnym oddziaływaniem wodnym, że chcecie to przewartościować, ale faktycznie gdzieś wątpicie, tracicie nadzieję, wiarę w to, że ta relacja ma jeszcze potencjał i rezygnujecie z tego. Tu jest bardzo niszczące, pesymistyczne myślenie, więc mówię. Pesymistyczny wpływ, tak, z zewnątrz, który niszczy nasze wnętrze, bardzo podobne też do barana. To wszystko skupia się wokół jakiejś nieszczęśliwej miłości, również wokół życia marzeniami, iluzjami, bardzo złudnymi, więc mówię, osoby z wpływem baranka, byka, no tu się w tym przekazie odnajdziecie. Ale zobaczcie, ta Wasza miłość jest opisana przepiękną dwójką kielichów, natomiast no jest u wielu byków to iluzja, tak? Iluzja, którą tworzycie jednak, tej prawdziwej miłości. Bardzo silnie, no, odwrócona gwiazda, odwrócone 7 kielichów, czyli pokazuje się to jako nierealna fantazja, która w zderzeniu z rzeczywistością przynosi Wam rozczarowanie. I to jest nawet, tu nawet więcej złudnej energii, teraz sobie dopowiedziałam, więcej tej złudnej energii widzę niż u baranka.
Więc byki, jeżeli macie złudne nadzieje, tak, brak zaufania do świata zewnętrznego, szukajcie problemu we własnym wnętrzu, bo tutaj to poczucie wartości, spełnienia, zadowolenia z siebie, byki, jest niestety również odwrócona i pod spodem niestety macie 5 kielichów, niestety macie kartę demona diabła, czyli bardzo materialistyczne być może podejście do życia, tak? Czyli no, niezadowolenie z tego, co dzieje się na zewnątrz, dlatego, bo być może nie szukacie więzi wewnętrznej, tak? Plus, kochani, energia żeńska jest niestety mocno zaborcza, zazdrosna, mściwa i kontrolująca. Być może tutaj też od kogoś trzeba się już odciąć, tak bym Wam podpowiedziała. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie, byczki. Przechodzimy do bliźniąt. Przechodzimy do bliźniąt. Dobrze. Okej, zodiakalna bliźnięta. Też nam ukazała się sama energia. No zobaczmy, cóż tu dla bliźniąt ciekawe. Proszę bardzo, też mamy empatyczne serce, dobrotliwe serce, uważasz również trygon wodny, bardzo silnie rak, ryby, być może skorpion, ale przeważnie to jest racza energia, tak? Rakowa energia, ewentualnie zodiakalne rybki, tak? Dostrzeżenie prawdy też, kochani, no najprawdopodobniej też w Waszym wnętrzu, ponieważ mamy również przeciążenie, mam wrażenie, światem zewnętrznym, tak? Czyli tutaj wiele osób powinno szukać ukojenia wewnętrznego. Walka, zaraz zobaczymy, o co ta walka, kochani. No właśnie, mocno materialne energie też są u Was, bliźnięta, zaznaczone. Odkrycie prawdy przede wszystkim, poszukanie prawdy. Żeńska energia raka bądź ryb. Sprawdźcie, czy nie macie wodnego oddziaływania w swoim kosmogramie. Dobrotliwe, empatyczne serce. Takie energie nam się tutaj pojawiają. Być może również we Waszym wnętrzu. Bo tutaj znowu problem z poczuciem własnej wartości. Jakieś kłopoty też z odkryciem tej dobroci, empatii. Poprzez zbytne skupianie się na sprawach materialnych, tak? Jakieś trudności, strach, samotność, zamknięte serce, odcięcie, chłód i przeciążenie obowiązkami również. Bardzo duże zniechęcenie niestety pojawia się u Was to 16 października, drogie bliźnięta, brak koncentracji. Być może zmagacie się z jakąś nieuczciwością, ale zamykacie serce, więc tutaj tak na tą nieuczciwość też przemykacie oko, tak? Bardzo mocno u Was zaznacza się pracoholizm, taka wręcz chora, bardzo ambitna fascynacja życiem zawodowym, która prowadzi Was do izolacji i mocno zamyka Wasze serce. Zobaczcie, mamy wiarę, mamy walkę o wartości duchowe, o wiarę, o zasady religijne, o wychowanie na wartościach wewnętrznych właśnie, tak? Kapłan to nauczyciel, kapłan to autorytet moralny, to wartości duchowe, to współczucie, które mamy też w Królowej Kielichów, to przyjaźń, to decyzja o terapii, aby właśnie te wartości sobie uzewnętrznić, tak? I tutaj też mamy, kieruj się silną wolą, kieruj się własną wolą, kieruj się niezależnością, odetnij się, mamy asa mieczy, zobacz prawdę, odetnij się od nieuczciwego otoczenia, które Ci nie służy, tak? Kieruj się własną wolą, mądrością i wartością duchową pochodzącą z Twojego serca. Ponieważ wpływ materialny u Was jest mocno zaznaczony, ale to mogą być też fantazje o sprawach materialnych, tak? Jak najbardziej marzenia jakieś materialne. Troszeczkę, nawet nie troszeczkę,
dość mocno destrukcyjne dla Was bliźnięta, bo tutaj nie do końca jest to oparte na potrzebie płynącej z dobrotliwego serca empatycznego, a gdzieś te pokłady tych wartości jak najbardziej bliźnięta mogą u Was być. Ale generalnie z tej trudnej sytuacji jak najbardziej można się uwolnić. Bardzo mocno to jest ciężka praca zaznaczona, która Was bliźnięta faktycznie obciąża, tak? Nawołuje Was źródło do równowagi psychicznej i do wglądu do wnętrza i również bliźnięta jesteście nawoływani. Dziękuję serdecznie, przechodzimy do raczka. Przechodzimy do raczka. Raczek ma zmianę. Teraz też zobaczymy, czym związana jest ta sprawa. Dobrze. O, proszę, nowa praca się szykuje, stabilna raki. Dobre wiadomości dla Was. Ale piękne energie. Zodiakalny lew się też pojawia. No, bardzo stabilnie. Bardzo w kierunku stabilizacji tutaj raczki Wam powiem. Jest wspomnienie najprawdopodobniej lwa z przeszłości, gdybyście mieli. Silnie się w energetyce pojawia. Dobrze, z czym związana ta zmiana do 16 października? Co tutaj za zmiana przychodzi do raka? Być może będzie miała szansa silnie się zamanifestować na 16 października wnów, tak? W wadze. Cóż to za zmiana do Was idzie, kochane raczki? Cóż to za zmiana idzie do kochanego raka? Związana również z Waszymi dziećmi. Szósta kielichów to jest mocno karta też dzieci, tak? Wyjaśnienie jakiejś sytuacji szczerą komunikacją. Szóstka mieczy to mocno skonfrontowanie się i inteligentna rozmowa rzeczowa na argumenty. Bardzo mocno Wasze dzieciaczki też mi się pojawiają, tak? Szczera, otwarta rozmowa, obiektywna, widać też to, kochani lwa. Zrozumienie też ludzi wokół, otoczenia, dużo przemyśleń, dużo refleksji, ale generalnie bardzo, bardzo stabilnie. Nowa praca, nowe widoki na pracę, na zmianę. Być może pogodzenie się do końca już z jakimś trudnym związkiem, rozstaniem, tak? I pomalutku dążenie. Być może po prostu zwrot do przeszłości, takie donowiu ostatnie refleksje rzeczowe, obiektywne, przyjrzenie się swoim związkom, tak? I faktycznie wejście w nowe, stabilne. Mocno zodiakalny lew jest u Was zaznaczony, który być może był dla Was mocno autorytetem materialnym. Ale raki, znowu, kolejny raz jesteście prowadzone ku samodzielności. To była Wasza duchowa lekcja z tą osobą, tak? Taką silną jak lew. Mówię, to może być lew, ale może być po prostu silna osoba jak lew, która była dla Was autorytetem, głównie materialnym, ale tu mam wrażenie, że teraz sami stopniowo oddzielacie się, idziecie ku energii niezależnej i ku tej stabilizacji kroczycie, tak? Ponieważ tutaj z tą osobą był jakiś sukces, który nie do końca dawał radość, bo być może też izolował od innych ludzi, ponieważ mieliście mocno energię uzależniające od siebie nawzajem, tak? Tutaj byliście od tego autorytetu wręcz uzależnieni. Tu już sami wiecie, o kim ja mówię, być może Wasze dzieci też są uzależnione od Waszego autorytetu. Tu musicie umiejętnie ten przekaz wychwycić względem siebie, tak? Dobrze, i pomalutku to wszystko się właśnie zmienia, ale kochani, albo dzieciaki uciekają od rzeczywistości, albo Wy sami uciekacie w dziwny sposób od rzeczywistości. Mocno tutaj słyszę problem uzależnienia. Mocno, przede wszystkim też uzależnienia od autorytetu, ale jakkolwiek macie problem uzależnienia w swoim życiu, on jest tutaj zaznaczony. To w dużej mierze też powoduje energie depresyjne, zobojętniałe i powodujące kryzys w życiu. Ale Wy naprawdę pomalutku, pomalutku chcecie z tego wyjść i wychodzicie.
Chociaż powiem Wam szczerze, że ten rycerz denarów tutaj z tym odrzuconym wisielcem, to jest mocne takie tkwienie w martwym punkcie, nie? Takie umartwianie się. Płacze, płacze, płacze. Mojemu płaczu już tutaj nie ma końca, nie ma ujścia, nie przechodzę przez bramę energetyczną, tylko się w tym punkcie stopuję. I tutaj przed tym Was przestrzegam, raki, tak? Przed tkwieniem w martwym punkcie i przed hamowaniem się na dalszy rozwój. Być może przed utknięciem tutaj, blokadą od jakiegoś autorytetu. A może tu jest też po prostu iluzoryczna miłość. Bardzo wrażliwie u Was, raki, jak to zwykle u Was bywa, tak? Zastopowanie się na zawodzie miłosnym, bądź na jakimś autorytecie, rozczarowanie, utrata wiary i jednak stagnacja, tak? I przed tym też mocno myślę, że muszę, raki, tutaj Was ostrzec, aby nieco podejście zmienić, bo ta szóstka mieczy jest szansą na zmianę, na uwolnienie, na budowanie po prostu energetyki po swojemu również, tak? Gdyby coś było silnie uzależniające, co zaburzało, stopowało i powodowało tę energię przykre. Dziękuję, raki. Przejdziemy teraz do lwa. I tutaj rak też przeciążony, lew, przepraszam, przeciążony, przepracowany. Oj, często to 10 buław u Was w się pojawia. Po prostu branie sobie zbyt wielu spraw na głowę, zbyt duża odpowiedzialność, zbyt dużo obowiązków. U Was lewej do 16 właśnie często tam 10 buław macie. Branie odpowiedzialności za partnerstwo, za związek, bardzo dużo. Problemy finansowe dużo, albo problemy z uczuciami, pustka wewnętrzna, tak? Jakaś komunikacja, zaraz zobaczymy, z czym związana. Być może z partnerem. Tak, tutaj jest silne uczucie, natomiast związek jest problematyczny. Jest Wam ciężko w tej relacji, ale szczerze tutaj kochacie. Dobrze, spójrzmy na źródło tych problemów, kochane lwy. Spójrzmy na źródło tych problemów. Energia zaborcza, energia zazdrosna, kłótliwa, być może nawet mściwa, być może tutaj kobieta mszcząca się za jakieś zadane rany. Wy jesteście kobietki w takiej energetyce, niestety, trzeba na to uważać. Panowie, tutaj musicie uważać na kobietę, zwłaszcza z płuc na kustrzeca, a również z temperamentnym, ognistym oddziaływaniem. Kontrolująca, niefajna energia, obciążająca. Jedno w partnerstwie jest słabe, nie jest stabilne, nie jest dojrzałe, jest kontrolujące i jest krytykujące, tak? Są problemy finansowe, są problemy zawodowe, jest problem z podjęciem konkretnej decyzji. Bardzo duże, powiem Wam szczerze, niestety zbyt duże u jednej ze stron nastawienie, bo tutaj widzę sprawę związkową, więc jeżeli nie odnajdujecie się w przekazie, bo jesteście na przykład singlem i nie macie żadnej osoby, błagam, kochani, ascendent, księżyc, Wenus, tak? Bo to nie zawsze musicie w znaku słonecznym odnaleźć przekaz dla Was. Nastawienie materialistyczne, brak wartości duchowej niestety, chociaż tutaj jakieś źródło przepięknej miłości, zobaczcie, jest, mamy dwójkę kielichów, ale pod spodem zaraz 10 denarów, czyli tylko i wyłącznie budowanie w materii, w świecie fizycznym, materialnym. A macie problemy z tą materią, no więc może też najwyższy czas zwrócić się ku wnętrzu, tak? Jeżeli się długo nie, jeżeli nie jesteśmy wcale takim specem, jakby tu się wydawało, że będziemy w tym świecie materialnym, bo coś chyba tak nie do końca w tym świecie materialnym się odnajdujecie, więc może tu faktycznie trzeba bardziej do wnętrza spojrzeć. No, blokada, też blokada, ale dobra, coś się rusza, jest 8 buław, jest jakaś komunikacja, więc myślę, że silnie zaczynacie lwy ten smutek rozczarowania w partnerstwie, w sferze miłosnej,
To nie jest tak, że ja tylko tutaj mówię, co właśnie, co przekaz i lewym uchem wpuszczacie i wypuszczacie. I no, wiem, że tak jest, ale w sumie no to idę do pracy dalej zarabiać pieniądze i dalej, bo życie to nie bajka, tak? I generalnie no, życie bywa ciężkie i dalej w tym błędnym kole idę tkwić. Tylko to już faktycznie zaczynacie to dostrzegać. No, smutny jestem, rozczarowany, tak? No mam te rozterki, no może coś bym w końcu z tym zrobił, no coś rusza się, coś lwy się pomalutku w końcu rusza. Faktycznie jakiś jestem taki zapojętniały, pusty w środku, jakiś jestem pusty w środku, nie? Pusty lew. Znaczy, ta pustka jest tęsknotą też, przede wszystkim tęsknotą za prawdziwą miłością, tak? Bardzo silnie tutaj zaznaczoną. No jest ten despot, z egoizm. Krytyka, może być ze strony partnera. No, to już wasza decyzja, czy się odcinacie, czy nad tym związkiem pracujecie, czy zaczynacie od waszego wnętrza. Powiem wam szczerze, że to już jest wasza wolna wola, tak? Są takie energie dążące do władzy wszelkimi metodami. Nie wiem, czy to kłamstwa, oszczerstwa z otoczenia, czy wy sami tutaj na kimś się mścicie. Nie wiem, ale coś tu jest, kochani, nie tak, bo jesteście władcą swojego losu, życia, materii, ale bardzo mocno się gubicie w tym i zostaje smutek, rozczarowanie, tęsknota za prawdziwą miłością. Tak? Takie mocno oszukiwanie siebie i tkwienie w błędnym kole. Dziękuję, lwy. Przechodzimy do panny. Przechodzimy do panny. Zobaczcie, jak nam te pierwsze energie wyskakują same. Trójka buław. O, panienka chyba w końcu coś pozytywnego. Zobaczmy, co tam u panienki. Ogniście. O proszę, panienki drogie. Tutaj ten lew też się silnie zaznaczony, szczęście z lwem. Albo ze skorpionem bardzo ognistym. Wow, panienki. Co tu macie za znajomość? No proszę, w końcu jakiś tutaj, jakaś pasa do panienki dobra idzie, bo panienka chyba nareszcie odeszła od tego złudnego, co niektóre znaki tutaj jeszcze od złudzeń muszą odejść, a panienka chyba w końcu to zrobiła i bardzo pozytywne panny dla was prognozy. Bardzo pozytywne. Do 16 października. Wow. Dobrze, odejście od osoby, od związku generalnie, gdzie była zazdrość, gdzie była interesowność, było dawanie coś za coś, gdzie niekoniecznie relacje były z połączenia serca, takie prawdziwe, duchowe. Od tego panna odchodzi. Nie interesują was relacje, gdzie sprawujecie nad sobą nawzajem kontrolę, władzę, co tak właśnie mówiłam, są takie związki były, nie? Tu panna mocno od tego odchodzi, szukając więzi duchowej, namiętnej, ciepłej, prawdziwej, z wnętrza. I to na horyzoncie panienki dla was jest. I jest również stabilne. Stabilne i szczęście w materii również do was idzie. Pięknie. Silna zmiana przeznaczeniowa. Intuicja bardzo dobrze wam, panienki, podpowiada. Jesteście bardzo dobrze prowadzone. Dużo mądrej energii. Kapłanki, eremity. Tego eremity tutaj nie ma, ale no to jest wasza też energia eremity, tak? Czyli wiedza duchowa, czyli spokój wewnętrzny, stoicki i ziemski spokój, jak na znak ziemski przystało. Ale nie zapominajcie o dobrym kontakcie z intuicją, ze sferą ducha, ze sferą wrażliwości, tak? Z poświęceniem. No, generalnie bardzo ładnie jesteście, panienki, prowadzone, naprawdę. Miłość dla was, przyjaźń dla was, radość, płodność, twórczość, ale ufajcie wnętrzu, ufajcie Bogu, sfery właśnie ducha. Jesteście na dobrej drodze, na dobrej
drodze panny. Więc jeżeli długo pracujecie z poczuciem własnej wartości, jakiś wewnętrznymi kłopotami, które pokonujecie i właśnie nie wpadacie już w wir dziwnych, uzależniających, toksycznych relacji, tylko jesteście na tym dobrym kierunku, nie zejdziecie z niego do 16 października, więc sami tutaj nie zawracajcie. No, panienki, wow. Wow. Dobra, panienki, teraz uwagi. Teraz, kochani, uwagi. O, zobaczcie, jak nam się same tutaj karty chcą ukazać dla wagi. Proszę bardzo, też dobre, piękne, empatyczne serce. Walka. Być może jakiegoś raka ryby, ale myślę, że to jest wasze serce. O, ale niejasności, nie wiem co robić, nie wiem co robić, waham się, zastanawiam, jak to waga. O, rozchwianie między materią a dobrym sercem, no tak już tradycyjnie, tutaj gdzieś wyjście z tych więzów materialnych u was wagi, to już też nie pierwszy raz taki przekaz u was widzę. Dobrość serca, współczucie, empatia, no ale świat jest, jaki jest. Mocno z nastawieniem materialistycznym w czasach obecnych, tak? No i wy gdzieś szukacie wyjścia z tej pułapki i waga jest tym znakiem, który musi się w tym równoważyć, tak? Musi, znaczy nie tyle co oddzielić materię od świata wewnętrznego, do dobrego serca, tylko zrównoważyć się, tak? Więc tutaj kieruję się i rozsądkiem, i empatią, i dobrocią. Nie mogę być ani zbyt osobą wylewną, współczującą i pomagającą wszystkim na zabój, ani też za bardzo izolującą się w materii. Tak? Taki przekaz dla was. Ale oczywiście, że to dobre serce, empatia tutaj uwagą mi jest, bo jakby miało jej nie być. Oj, ale słuchajcie, jeżeli wasze serduszko dawało za dużo, no niektórzy zamknęli się w świat materialny. No i tu tutaj pogoni trzeba ewidentnie już zawrócić, bo nie ten drog, wiadomo, tak? Ale jeżeli generalnie w przyszłości gdzieś mieliście bezinteresowne serce, które po prostu dawało, nie zastanawiając się, tak? Bo taki macie naturalny odruch, leczycie się po tych sprawach, gdzie byli niewdzięczni, nie doceniają, tak? Tu już jest lżej na sercu, na duszy, ale o co jest ta walka? No o wyjście z tej materii, bo wy oczywiście serce zamknęliście, poszliście bardziej, nie wiem czy w kierunku egoizmu, no ale takiego życia, no przyjęcia tej materialnej iluzji, tak? Jak to często zamykamy się w świecie materii, zamykając serce, no i przyjmujemy taką postawę obronną, mur, gdzie poniekąd odnajdujemy się do czasu, tak? No i wy teraz z tym walczycie, żeby jednak do tej dobroci serca powrócić. Pojawia się ważna dla was osoba spod znaku byka, panny, koziorożca, przyjaciel, osoba, z którą czujecie się bezpiecznie do 16 października, ale dużo też pracujecie, nie? Dużo wagi pracujecie i to powodzenie w sprawach materialnych, powiem wam szczerze, macie. Uważajcie na trygon ognisty, strzelec, baran, lew, ponieważ ta energia jest bardzo mocno zaborcza, kontrolująca i mściwa. Też chodzi tutaj mocno o kobiety w waszym otoczeniu, ogniste, do pań też mówię, bo to nie są dobre przyjaciółki, tak? Nie są dobre przyjaciółki. Jakieś iluzje też są u was, nierealne fantazje, rozczarowania, być może to otoczenie ogniste, baran, strzelec, lew tutaj bym obstawiała, albo takie oddziaływanie. Generalnie z tymi ludźmi są bardzo nierealne fantazje, tutaj trygonem ognia coś jesteście mocno rozczarowani, bo te osoby mają odmienną ścieżkę od was, też wam szczerze powiem, tak? Ale jest szukanie tej dobrej i bardzo dużo osób wam zazdrości też. Bardzo mocno tutaj widzę wagi, powiem wam szczerze, zazdrość. W tym, że wy właśnie w tym świecie materialnym macie dużo sukcesów, nie? Uważajcie, uważajcie przede wszystkim też na otoczenie do 16 października, ale jest też dużo grona dobrych przyjaciół. Także wybierzcie,
właściwie wagunie drogie. Dobrze, to były wagi. I przechodzimy do skorpionka. Skorpiony. Zodiakalne. Zobaczmy. Dla Was. Wieża upada. O proszę, i też mamy dobroć, empatię, współczucie, ale tak nie do końca, prawda? Nie do końca, ale walka o to dobroć, empatię i współczucie też u skorpiona silnie się zaznacza. Ale Wy jesteście, tak jak walka tu już mocno nam zdrowieje, tak skorpionek może w tym procesie uzdrawiania jeszcze być, ta struktura no do końca musi upaść, tak? Trzeba po niej posprzątać. No Wy tak jeszcze też się zastanawiacie, tak? Czy chcecie to serce światu pokazywać, skorpiony drogie. No dobrze, zobaczmy tą Waszą strukturę, która tutaj musi runąć, upaść i trzeba pokazać prawdę światu, tak? Zobaczmy. Jak z tą prawdą tutaj jest, tą wieżą Boga, która musi runąć i tym uzdrawianiem. Zobaczmy. O, no to nie jest takie łatwe. Energie transformacyjne bardzo często przynoszą łzy, tak? Bardzo często musimy przejść przez toksyczny związek, aby potem pójść ku prawdzie swojego serca i ku swoich wartości. Trzeba przewartościować, znaczy nie przewartościować, tylko przyjrzeć się, przewartościować swoje życie, tak? Wnętrze, aby właśnie iść w kierunku prawdy, ale przyjrzeć się relacji z rodzicami, toksycznymi bardzo często, tak? Z matką, z ojcem, tutaj raczej z matką mi się pokazuje, mocno z matką, nie? Przyjrzeć się swoim demonom, przyjrzeć się swoim koszmarom. No więc tu nie jest taki proces łatwy, przyjrzeć się swoim zaburzeniom. No troszeczkę tego jest, powiem skorpionki, szczerze. No jest tego destrukcyjnego, ciemnego, no jest. Ale dobre serce też się nam pokazuje. Ale tu jakaś struktura, przez którą jesteśmy egoistyczni, aroganccy, krytykujący, despotyczni, no i nierzadko też kłamliwi. Tutaj ten kierunek prawdy bardzo mocno, ale Wasze wnętrze chwiejne, Wasze wnętrze zranione cały czas, ale walka jest, ale ten aspekt kłamstwa, oszukiwania u Was, skorpiony, też zaznaczony bardzo mocno. I jednak mocno również u Was, skorpiony, blokada przez transformację, lęk, toksyczne związki, toksyczne relacje z rodzicami, które nie są przepracowane, dlatego stopują. Jeżeli rodzice przekazywali taki kłamliwy wzorzec świata, siebie, swojego wnętrza, zamykania się na swoje wnętrze, no nie tak łatwo jest to przewartościować, tak? Tu podłożem bardzo mocno jest Wasza przeszłość, stare przekonania, no nie bez powodu tutaj ta wieża nam się pokazuje, odwrócona śmierć, to uzdrowienie jest, ale niestety odwrócona śmierć mówi mi o tym, no, że przez tą transformację raczej do 16 października nie przyjdziecie, jest to bardzo tutaj utrudnione, jest to dłuższy proces, bardziej skomplikowany u Was, tak, w wyleczeniu związków, w wyleczeniu jakiejś choroby, trudnych myśli, czy to depresji, czy sfery jakichkolwiek zaburzeń osobowości, tak? To się mocno wiąże z utratą nadziei, z wiarą w sens życia, tu są lęki, tu jest dużo. Tu jest dużo pracy przed Wami u większości skorpionów, ale trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że bliżej celu i upadku tej fałszywej, zbudowanej, toksycznej struktury faktycznie jesteście. Trzymam mocno skorpionki, kciuki. Dobrze. I przechodzimy do strzelca. Mm.
No, strzelec ma gwiazdę. Gwiazda to wodnik, gwiazda to ryby zodiakalne też mogą być, tak mi się tutaj pokazuje akurat w tym tarocie. Nie wiem dlaczego tutaj gwiazda jest wykazana jako rybki. Musiałabym w podręczniku sobie to doczytać, bo gwiazda no zawsze, patrzcie, tutaj gwiazda jest nam opisana jako żywioł wody i jako ryby. Aha, bo to jest Saturn chyba w rybach. Ale szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tutaj gwiazda jest opisana żywiołem wody i musiałabym to doczytać. No, gwiazda, czyli wodnik, tak? Więc może dlatego ten żywioł wodny, bo to jest bardziej ta uczuciowa strona wodnika, nie? U Was strzelcy. Nie wiem, czy macie relacje z wodnikiem, bądź z rybkami, albo z kimś z oddziaływaniem mocno wodnym, mocno rybeniek. O, te ryby tutaj mocno u Was strzelce. Żywioł wody bardzo mocno zobrazowany. O, łączenie przeciwieństwa ognia z wodą, strzelce. No ciekawe to jest. Który żywioł wygra? Który żywioł będzie władał? A może jednak te żywioły się zrównoważą? Ciekawe, ciekawe. No sprawdźmy najpierw świat wody, a później wejdziemy w świat ognia. Dobrze, spójrzmy najpierw na świat wody. Jest i też żywioł ziemi, kochani. No, tutaj. Mam wrażenie, że żywioł wodny i ognisty musi się odnaleźć tu na ziemi, prawda? Coś tutaj się nam łączy, coś tu się nam równoważy. Zobaczmy, jak tam żywioł wodny. To mogą być Wasze aspekty wody i ognia, prawda? No proszę, żywioł wody jest aktywny, czyli uczucia tutaj są szczęśliwe. Potrzebna jest i woda, i ogień, na to wychodzi. Słuchajcie, macie super początek z kimś z trygonu wody, mam wrażenie, ale to może być jakikolwiek znak, który jest osobą bardzo uczuciową i ma dużo oddziaływania wodnego. Także trzeba byłoby tutaj sprawdzać kosmogram, tak? Tylko czemu tu jest odwrócony rydwan? A być może to jest zastopowanie ognia w sobie, zrównoważenie i bardziej otworzenie się na swoją sferę uczuciową. No wtedy strzelce super. Bardzo szczęśliwe energie, strzelczyki, kochane. Odwrócone 8 buław pod kapłanem. Szukając, nie wiem dlaczego. Okej, dobra. Co się musi zrównoważyć? Wasze kompleksy, wasze przywiązanie do straty, do pecha w życiu. Zobaczcie, a z buław z kołem fortuny, z trójką kielichów. Zobaczcie, jakie energie dominują, tak? Więcej wody, mniej ognia, ok? Żeby się zrównoważyło. Bo ogień jest destrukcyjny w was. To jest taki ogień, który daje nadaktywną energię kompleksów, strachu, impulsywności. Dlatego mówię, więcej z wody, więcej z serca. Nie bać się wyjść do ludzi, tak? No, też sporo aspektów jest tutaj do uzdrowienia, ale gwiazda to mocna energia uzdrawiająca. Wpływ wodny Was ukoi, zrównoważy. Nie przywiązujcie też wagi tyle do tego, co myślą inni. Bo jakieś krytykujące opinie w Waszą stronę powodują nadaktywność ognia, mam wrażenie. To, co głęboko serce u Was, strzelce, przyjmuje, pokazuje się później na zewnątrz w taki sposób, że trzeba tą energię ognistą cały czas wyładowywać. Tak to u Was, strzelce, kochane, wygląda. Można to zrównoważyć i można tu na ziemi się odnaleźć. Takie tutaj przekazy dostaliśmy od Wszechświata. Dobra. Strzelce kochane, przechodzimy do koziołków. Przechodzimy do koziołków. Przechodzimy do koziołków. Proszę.
knęskiem, bądź macie jakiegoś baranka. Pustka, pustka, ale transformacja. Ok. O, koziorożce, też fajnie. Nowa miłość, słuchajcie, nowa miłość z baranem, wodnikiem. Baranowodnikiem być może, ale osoba bardzo uczuciowa. Ale może tak też być, że to ten pokład uczuć, miłości jest w Was, a druga osoba ma troszeczkę wewnętrzną pustkę. Ale pamiętajcie o wymienności energii, więc równie dobrze pustka może być w Was samych, a tu spotkacie osobę naprawdę bardzo uczuciową, tak? Jest zodiakalny baran, jest zodiakalny wodnik z energetyki i tu jest szansa na szczęście z tymi znakami. Ale do końca muszą uzdrowić się sprawy Waszej bezsenności, depresji, lęków i cierpienia psychicznego. Być może poznanie tej osoby będzie jak miód na Wasze serce, na Wasze rany. Może tak być, ale pamiętajcie, żeby tu też o wampiryzm energetyczny nie zahaczyć, tak? Ale jakaś zła informacja też na temat stanu zdrowia w otoczeniu mi się pojawia. A być może zmagacie się też po prostu z poczuciem winy, z kryzysem, z brakiem wiary w sens, w swoje uzdrowienie. Ale ta transformacja, kochani, jest. A być może u niektórych baran wodnik jest toksyczny, no to wtedy trzeba się odciąć, tak? Bo to ciężko mi w tym czytaniu ogólnym powiedzieć, no takie znaki widzę jakieś ważne dla Was, baran wodnik. Dobrze. W każdym razie jest ta miłość z poziomu bezwarunkowego, tak? Prawdziwa, szczęśliwa, ale jest problem z zaangażowaniem się. Bądź sprawy miłosne przekładają się mocno na sferę Waszego życia, dlatego tu jest bezsenność, dlatego tu już też brak koncentracji w pracy. Jakaś być może nieuczciwość, zranienie z przeszłości, ale nadal silne uczucie do tej osoby, nie? Dlatego to jest problematyczne. Niebezpieczne jest to, jeżeli nadal tutaj tą osobę kochacie i uciekacie w świat materii i pracy, bo to powoduje bezsenność, koszmary, energię destrukcyjną. Także u Was też dużo do zrównoważenia, szukanie spokoju, szukanie własnej przestrzeni, nie uciekanie już, tak? Być może to jest trudność w podjęciu decyzji co do jakiejś ważnej relacji. Być może nie macie już do czegoś cierpca, tak? Coś głęboko też z Waszej przeszłości, moim zdaniem jakaś ważna dla Was relacja miłosna, bo to tak mi się pokazuje, szansa na nowe, ale u większości też koziołki widzę tu jakieś bezwarunkowe z przeszłości, nie? Ale być może u niektórych szansa na nowe. Oczywiście też gdzieś przestroga przed tym, żeby to nie była miłość złudna, chociaż tutaj nie ma takiej karty tych słudności, tu jest wiele nadziei w to. Wy tak raczej uciekacie przed tym, żeby to złudne nie było, raczej tu jest w tą stronę, tak? W każdym bądź razie tu i teraz jest coś mocno zauważone, jest zaburzone, jest chaos i jest energia do równowagi i do uzdrowienia, ale potencjał szczęśliwy, kochani, jak najbardziej. Dobra, przechodzimy do wodnika. Przechodzimy do wodniczka. Wodniczek, moc, eremita, trójka mieczy. Boże, z tym wodnikiem to jak zawsze, jak pan, to mi się często u wodnika, wodnik jest tak tajemniczy, że ja po prostu jak widzę karty dla Was, to często to mam, że muszę gdzieś tak pić po prostu, o co tutaj chodzi, żeby ten przekaz tutaj jakoś ułożyć. Jest tak tajemniczy znak, że naprawdę czytanie dla wodnika no jest często dość dużym wyzwaniem, powiem Wam szczerze, żeby to przekazać. No dobrze, no co, no jest lew, jest panna, jest zranienie, jest egoizm, no i jest uzdrawianie duchowe. No i tyle tak z takich ogólnikowych, bo ciężko jest czasem przekaz dla wodnika udać słowa, naprawdę. Dobrze, gdybyście mieli lwa, do którego to życie, tutaj dużym uczuciem, kochane wodniki, lwa lub fantnę, bo to tak chyba
o to by chodziło. A jeśli nie, no to generalnie jest jakaś osoba, od której się odcięliście, bądź odcięła się od was, jesteście samotni, zranieni, tak? Jeśli to nie jest lew panna w waszym życiu, no to ktoś, kto porzucił, mam tutaj wrażenie, was, no i teraz cierpicie. No być może o takiego człowieka po prostu tutaj chodzi. No to zobaczmy, zobaczmy, jak to tutaj nam się sprawa ułoży. To była relacja duchowa, to była relacja, która miała was na tego pustelnika otworzyć, czyli otworzyć was na rozwój duchowy, bo tu jest też arcykapłanka w tle, tak? Czyli relacja, z której mieliście się nauczyć na doświadczeniach. Być może warto się przyjrzeć jakiemuś wzorcu zodiakalnego lwa, no nie wiem, mocno się tutaj pokazuje, tak? Ale wiecie co? Tu jest potrzeba samotności bardzo mocno zaznaczona. Tak jakbyście mieli być prowadzeni ku terapii, ku poznaniu też własnego wnętrza, ku poszukaniu prawdy o swoim życiu, o swoich relacjach, ale bardzo mocno o swoim życiu. Ta relacja pokazuje mi się jako zakończona. Jako zakończona, serce rani i nie ma chęci angażowania się w sprawy materialne, typowe dla wodnika. Bo wodnik jednak przeżywa wewnętrznie mocno jakąś stratę, ale kochani, jest początek. Są nowe możliwości dla was, czas działania, więc tutaj taki troszeczkę przekaz, mocno skrywasz ten swój ból, cierpienie, ale trochę taki przekaz halo, wodniku. Obudź się po tej stracie, bo to już jest zakończone, nie? Czas się podnieść. Ta osoba nie była gotowa. Tutaj ta relacja podstępna, chyba za dużo chyba wodniku tutaj przeżywasz jakąś relację. Bardzo tajemnicze energie. Ciężko się mi do was, wodniki, dokopać, nie? Bo wy jesteście właśnie takim znakiem, do którego, który ciężko zrozumieć, który wodnik sam w sobie często nie wie, o co mu chodzi po prostu, tak? Ciężko do waszego wnętrza właśnie gdzieś się dokopać. Jesteście tak tajemniczy, tak dużo skrywacie. Ale ja myślę, że to jest skrywane te cierpienie, którego właśnie nie chcecie okazywać, ale do was blokuje gdzieś na spełnienie materialne, spełnienie stabilizacyjne i o to tutaj najprawdopodobniej będzie chodzić. I źródło chce mi powiedzieć, że wodnik nadal może z tego się podnieść, że aby spojrzeć na tą relację jako relację, która miała właśnie, była bramą do rozwoju, generalnie do waszego rozwoju. Już tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwój duchowy, bo tutaj w wodniku też musisz trochę się poukładać w materii, mam wrażenie, tak? I to nagłe nieszczęście może właśnie powinno cię zmotywować do życia, a nie ciebie dobijać. I taki tu chyba będzie przekaz dla wodniczków. Dobra, i rybeńki, a wodnik no nie pokazuje to sobie, nie? Nie pokazuje. Ale coś tam się dokopałam w tych energiach. Dobra, i rybeńki. Rybeńki, kochane, co dla was? Coś nowego, ognistego. Ale pięć mieczy. No bo to paziu, giermek, no co, z dzieckiem chcecie tutaj na randkę iść? To jest takie dziecko. Patrzcie, jaka karta w ogóle. Chłoptaś z fajeczką tutaj, o. Z fajeczką. Co on tu jeszcze ma? Bo się tak nie przyglądałam. Co on tu ma? Gazeta. Ciekawa symbolika, co? Fajka w pysku. Gazeta. Buława. Kombinery tu są. No co ten paziu tutaj wyczynia? Z kim to wy się spotykacie tutaj? Ryby. Uważajcie, bo pięć mieczy, nie? Uważajcie, ryby. Tak ten śmieszny jest ten giermek tutaj, naprawdę, ale to jest jakiś taki giermek zbuntowany, ognisty, niedojrzały. No, dziecko z gazetą i z fajką w pysku, nie? Nie wiem, słuchajcie, co znowu macie. Dobra, a wy może macie chęć opieki tutaj tym niedojrzałym? No, być może. Ale nie wiem, piątka mieczy tutaj rybęki jest, no ale jest też gwiazda. A być może macie jakieś zbuntowane tutaj dziecko i wychowanie z problemami.
Być może rybeńki. I tutaj pomału trzeba tą osobę na jakiś grunt sprowadzić. No, tak to by mi wyglądało, powiem wam szczerze, ryby drogie i kochane. Mocno ogniste, energia strzelec, baran, lew. Takie te osoby z ognia mogą być problematyczne. Mówię, giermek z fajką, z gazetą, który chyba w ogóle nie wie po co idzie. Może jakieś informacje o świecie straszne przeczytał, fajkę odpalił i nie wie gdzie dąży, nie wie gdzie kroczy. No, a wy macie ten kierunek pokazać, prawda, rybańki drogie? Tak to by tutaj było, by się tutaj dziecko ogniste zagubiło trochę w świecie. Dobra. Rybeńki. Jeszcze to dziecko zostało zdradzone. To nie dość, że dziecko zostało zdradzone, zranione. Jeszcze przeczytało jakieś informacje o świecie. O, już się załamało. Całkowicie. Rozstanie, rozczarowanie. No i rybeńka empatyczna. Bardzo. No i chyba tutaj chcę pomóc. A słuchajcie, nie wiem czy warto, bo tutaj ta osoba tak się zagubiła, że jest egoistyczna, arogancka, bardzo buntownicza, krytykująca. No tutaj ewidentnie widać, że moim zdaniem ten giermek była w zmierza w złym kierunku. Wy macie silną chęć opieki tą osobą. Słuchajcie, ale jeżeli to jest relacja z niedojrzałym partnerem, naprawdę partner zraniony, chcący, być może to jest dorosła osoba, ale tkwiąca gdzieś w ranie mocno z przeszłości, jest takie wewnętrzne dziecko, które płacze tutaj mocno. Są sprawy z dzieciństwa zobrazowane, relacja z matką też toksyczna, a może sami macie, może sami jesteście tym zbuntowanym dzieckiem, nie? Relacja symbiotyczna z rodzicami, rozstanie rodziców, zdrada. Dziecko gazetę wzięło, zbuntowało się, wzięło gazetę, powiedziało wychodzę. Być może powiedziało idę po gazetę, jeszcze się dobiło tutaj tymi informacjami o świecie i do domu już nie chce wracać. I gdzieś kroczy po świecie i nie wie jak się odnaleźć. Kochani, ja tu widzę mocno taki przekaz. Uzależnienie. Mocno też widoczne, ale uzdrowienie. Jeżeli macie kogoś takiego w otoczeniu, osoba bardzo problematyczna, specyficzny bardzo przekaz dla was ryby, więc jak od razu nie rezonuje, to też szukajcie przykazów w innych planetach. Ale kochani, intuicja wam podpowiada bardzo mocno, jak tej osobie pomóc. To nie jest tak, że źródło jednoznacznie mówi zostaw. Sprawa jest trudna. Sprawa jest bardzo trudna, ale też źródło jednoznacznie tutaj nie mówi zostań. Zostaw to, dlatego że raczej widzę, że wy faktycznie macie mądrość, wiedzę duchową, spokoju dużo i cierpliwości, czyli to, co mi często brakuje, ale cały czas gdzieś tych potencjałów sobie szukam, kochani, bo one u mnie są, tylko one są u mnie mocno, no mocno krzyczą jakieś tam inne sprawy u mnie, tak? Więc tutaj gdzieś też sytuacja, żeby wyciszyć, bo chyba mam takie zbuntowane dziecko ogniste w domu i to też poniekąd gdzieś może być przekaz dla mnie. Ale kochani, no jeżeli byście mieli taką sytuację, to tu mi się pokazuje, że wy ryby właściwie macie wystarczającą ilość tych pokładów spokoju w sobie, żeby sobie z tym poradzić. Powiem wam szczerze, że ja taką sytuację mam obecnie w życiu i mi często tego spokoju wewnętrznego właśnie brakuje. Gdzieś tam chyba do tych pokładów mojej rybki muszę. Taką mam misję na październik, żeby do tych pokładów też. A słuchajcie, wiele znaków miało zrównoważ ogień, tak, który w tobie krzyczy, i znać pokłady dobroci i empatii. Wiele znaków, powiem szczerze, tu miało. Kontakt z podświadomością, wrażliwość, poświęcenie, strona duchowa. No, piękny duchowy dzisiaj przykład. Słuchajcie, możecie poznać jakąś problematyczną osobę, którą macie tutaj na dobrą drogę ukierunkować. Życzę sukcesu. Sama zmagam się, słuchajcie, teraz w życiu z taką poniekąd misją. I te pokłady spokoju właśnie wewnętrznego źródła
są bardzo potrzebne, ale październik podobno ma być mocno wewnętrznym, refleksyjnym miesiącem. No, zobaczymy. Zobaczymy też, co kochani przyniesie listopad. Październik jest miesiącem mocno stagnacyjnym, refleksyjnym. Być może niewiele tu się wydarzy, ale mam wrażenie, że wiele osób ma szansę na transformację i na przełom wewnętrzny. Tak? Dobrze, kochani, to wszystko na dzisiaj. Na sobotę planuję dla Was czytanie o ego i o tym, jak z tej sfery ego wyjść. Może też takie krótka wzmianka, jak właśnie szukać sobie spokoju wewnętrznego i zrównoważyć ogniste energie, dlatego że tutaj mocno też widzieliśmy to w energetyce, tak? To na sobotę zrobię, a w piątek zapraszam Was serdecznie na darmową sesję i jeszcze raz dziękuję za życzenia powrotu do zdrowia, bo myślę, że mocno też taką szczerą intencją z serca przyczyniliście się, że mogę dalej tutaj karty rozkładać i być z Wami. Także dziękuję serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, dobrej nocy!